Cześć kochani, wyobraźmy sobie taką sytuację. Jest piątkowy wieczór, jesteśmy zmęczeni po pracy, chcemy się zrelaksować, zasiadamy sobie przed telewizorem i chcemy obejrzeć jakiś fajny, ciekawy film. A jak to przy oglądaniu filmów bywa? Lubimy sobie coś pochrupać. No ale jesteśmy na diecie keto, no to co można pochrupać? No bo ciasteczek nie możemy, bo ten biały cukier. Popcornu nie możemy, bo ta niedobra kukurydza. Słonych paluszków też nie możemy. Chipsów? Możemy! Serio, można jeść chipsy! Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić keto chipsy i użyję do tego tylko dwóch składników. To jest szalenie prosty przepis. Zapraszam! Jedynie czego potrzebujecie to żółty ser w kostce. Ja mam jakiś z Podlaski, nie wiem co to jest, ale każdy się nada. Gouda, Emmentaler, Cheddar, jakikolwiek tylko sobie chcecie. Ja dodatkowo jeszcze dodam plasterki salami. Lecimy z tematem. Kostka mojego sera ma 250 gramów i ścieramy ją na tarce na tych największych oczkach. Kiedy ja, kochani, ścieram ten żółty ser, to macie taką chwilkę akurat, żeby zasubskrybować mój kanał Keto Aktywnie i odwiedzić mnie na Instagramie, obserwować. Tam czasami fajne rzeczy dodaję, nie tylko z gotowania, ale i z trenowania, no bo w końcu Keto Aktywnie. 250 gramów sera mamy już startego. W międzyczasie rozgrzałem piekarnik do temperatury 180 stopni i bierzemy się za formowanie naszych chipsów. Okej, jest w miarę po równo, wyszło mi 12 sztuk, a jeszcze od groma tego sera zostało, także wyjdzie Wam ładnie ponad 20 takich keto chipsów. I teraz każdego takiego chipsa trzeba, coś mi się tutaj koleboce, blacha krzywa, trudno, trzeba trochę pougniatać, tak aby każdy z naszych ketogenicznych, serowych chipsów miał gdzieś około pół centymetra grubości. I jeżeli już uformowaliśmy nasze chipsy, to kładziemy po jednym plasterku salami na każdy z chipsów. No i na koniec blachę wkładamy do piekarnika. 10-15 minut pieczemy w temperaturze 180 stopni. 15 minut minęło. Patrzcie, jak to pięknie wygląda. Wyciągnę za chwilkę te chipsy i zostawię na kilka minut do przestudzenia. Po ostygnięciu moje serowo-mięsne keto chipsy prezentują się w taki sposób. Są troszeczkę podobne do tych ciasteczek z marmoladą, ale nimi nie są, ponieważ w tych ciasteczkach jest od groma cukru, a w tych moich chipsach jest sam tłuszczyk i białko. Ja Wam, kochani, serdecznie polecam, bo te chipsy możecie nawet zrobić z samego tylko sera, naprawdę. Wachlarz możliwości jest przeogromny. Możecie doprawić te chipsy czymkolwiek chcecie. Ziołami, papryką, różnymi przyprawami i ziołami. Naprawdę, no, masa jest możliwości. Zróbcie sobie dodatkowo na przykład sos czosnkowy, jakiś ostry. Te chipsy naprawdę są mega, są chrupkie. Chyba było słychać. Do wieczornego filmu, do meczu. Ja na przykład sobie je zjem w sobotę przy KSW. Swoją drogą, jak obstawiacie? Halidow czy Soldić? Napiszcie w komentarzu. Ja Wam, kochani, dziękuję. Zasubskrybujcie mój kanał i bądźcie keto aktywni. Na razie, hej.